O Jezu, co się dzieje? Ach, moje gnaty! Gdzie ja jestem? Z lewej pole, z prawej pole... O Jezus Maria, muszę poszukać pomocy. O, tu jest jakaś stacja. Wygląda na opuszczoną. Brud, syf, kiła i mogiła. Halo, jest tu kto? Gdy wrócę do domu, zrzucam to ostatnie 10 kilo. Ach, sobie spodnie ujebałem. Stacja wygląda na zupełnie opuszczoną. Dobra, spróbujemy się dostać do środka. No, dawaj! No! Ciemno tu jak w tym, no. O, żaróweczka. Działa? Działa, elegancko. Hmm? Co to było? Moment! Tam się świeci! O w mordę! Radio! Jestem uratowany! Kuźwa, znowu coś słyszałem. Albo mi się już tylko zdaje. Za bardzo zmęczony jestem. Halo, czy ktoś mnie słyszy? Halo, słyszę cię głośno i wyraźnie, odbiór. Ha, halo, możecie po mnie przylecieć? Przylecieć. Człowieku, najpierw powiedz, gdzie ty jesteś. Nie wiem, jechałem drogą numer 15, potem strzeliła mi opona. Uderzyłem w słup i wywróciło mi auto. Jestem na jakiejś opuszczonej stacji, nie wiem. Jesteś na starej stacji Colorado, no to jesteśmy w domu. Służby ratownicze będą za jakieś 20 minut. Proszę przez ten czas się nigdzie nie ruszać, przebędziemy na czas. Zajebiście. Też się z panem cieszymy. Dobra, wyjdę na zewnątrz, będzie łatwiej mi widać. No, czekam tu już z pół godziny. Ja ani jednej służby ratowniczej nie widziałem, spoko. No zaraz się wkur... Ej, a co to tam jest? O, skrzyneczka browara! A co my tu mamy? Tyskie, żubr, Tatra... same gówna. Jak chcesz się napić prawdziwego alkoholu, to zapraszam do mnie. Nie, podziękuję. Co do? No cześć, jestem Ferdynand Abdul Salam Asad Ben Salimyszka. Chociaż wszyscy mówią po prostu na mnie ząbcio. No, Robert Brzęczyszczykiewicz, ale możesz mi mówić po prostu Krawcik. Oj, chłopie, chodź, pomogę ci wstać. To jak, wstajesz? Czy dalej będziesz pił te siki świętej Weroniki, hm? Nie no, jasne. Ech, wstaję. O kurwa. Sam bym tego lepiej nie ujął. No, maszynka niczego sobie, nie? Chociaż czekaj, brakuje mi tu dwóch butelek. Creeper! Jutro przestaję, słowo. I co ja mam zrobić z tą małą zieloną mędą?
Ty mi tu nie groź, bo wybuchnę jak wczoraj. A więc to stąd był nadawany sygnał. No, więc tak jak ci mówiłem, że... chyba auto jakieś przejało. No, też coś słyszałem. No to zobaczysz, co robię z ludźmi, którzy kręcą bimber na lewo. Ty, ten koleś mi przypomniał tego... jak mu tam było z horrorów... Freddy'ego Krugera. Kogo? No, takiego psychopata, co po snach zabija. Że słucham? No Jezu, wielki mi rzeczy. No człowiek jest psychopatą. Zresztą on zabija po snach. Chyba. Witam. Który z panów to Ferdynand Myszka? Pseudonim Ząbcio. Co znowu ja? Panie Ząbcio, jest taka sprawa. W naszym stanie nie wolno pędzić bimbru na lewo. Za to grozi kara śmierci. Zaraz. Przecież ja nie prosiłem o żadne wsparcie. Co jest do cholery? No to teraz się zabawimy. Może ponegocjujemy? Ja panu oddam tą aparaturę do pędzenia bimbrą, No to nas wpakował. Po prostu świetnie. Ty, a może ja wybuchnę, co? Ty, wypluj to słowo! No do jasnej anielki, no gdzie oni są? O? Nie mogę, już po nas, już po... Psst! Ty, chodź tu! O Boże, temu psycholowi znowu się wydaje, że jest stróżem prawa. Co by tu... Mam! No! To długo nie potrwa. Świrus! A? Co to? Ha, ma się tego cela, nie? Momencik, już wam pomagam. Nie no, wiecie, nie żebym narzekał czy coś, ale... Trochę mi tu do cholery niewygodnie! Spokojnie, człowieku, obluzuj przyciski, już się za ciebie biorę. O Jezus Mary. Moje gnaty. Ała. Ale przyjebał. No, Freddy też nieźle dostał. No to chyba wszystko wziąłem. Dzięki za wszystko. Nie no, spoko. Wiesz, wpadnij czasem na... Buteleczkę wódeczki! No właśnie. Nie no, pewnie, nie omieszkam. A propos, z tyłu auta zamontowałem ci taki mały upomineczek. O Boże. I tak zakończyła się moja przygoda na stacji Colorado. Gdzie mnie wiatr poniesie? Żebym ja to wiedział. Ale na pewno nie zabraknie mi przygód, kto wie? Może gdzieś spotkam Ząbcia, Creepera, albo kolesia ze służb ratowniczych. Póki co, pruję do przodu z wagonem z pyrolu przyczepionego do auta.
Nie no, ja wiem, że pan się denerwuje, ale nie mogę wpuścić pana do miasta ze 100 butelkami Sperolu przyczepionymi do auta, no panie, no! Nie? No to proszę bardzo, chcę rozmawiać z komendantem. Ależ nie ma problemu! Panie komendancie! Haha, słucham! O kurwa...